W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do odwiedzenia Muzeum Strefy Historycznej Wolnego Miasta Gdańsk. Muzeum jest filią Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, prowadzoną przez patriotów, historyków, miłośników i entuzjastów historii, nie tylko politycznej, ale przede wszystkim życia codziennego. Zobaczysz tu przedmioty produkowane na obszarach dawnego Wolnego Miasta Gdańsk, pamiątki i artefakty z najsłynniejszych zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Strefa działa od czerwca 2009 roku. Prócz stałej ekspozycji odbywają się tutaj lekcje historyczne mające na celu edukować i uświadamiać, jak wyglądało życie w Gdańsku w latach 20., 30. ubiegłego wieku. Znajduje się tu także zbiór unikatowych dokumentów. Jest to ponad 20 różnego rodzaju metryk, zaświadczeń i odpisów w oryginale. Dokumenty należały do Cezara Ciechanowskiego. Z metryk wynika, że urodził się w 1913 roku w Petersburgu. Był synem Aleksandra, inżyniera okrętownictwa i, jak to określano, kandydata nauk matematycznych. Po rewolucji bolszewickiej rodzina przeniosła się do Wolnego Miasta Gdańsk. Dokumenty wskazują, że rodzina Ciechanowskich na początku lat 20. skorzystała z zapisu traktatu ryskiego, który dawał niektórym mieszkańcom kraju rat możliwość wyboru obywatelstwa polskiego. Poświadcza to stosowne zaświadczenie wydane w ówczesnym czasie w Piotrogrodzie. W okresie międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk stało się przystanią dla wielu uciekinierów z Rosji. Jednak w przeciwieństwie do innych, Ciechanowscy zdecydowanie postawili na polskość. Wskazuje na to chociażby świadectwo dojrzałości Cezara, potwierdzające zarazem, że był uczniem gimnazjum polskiego w Gdańsku. Później Cezary pracował w gdańskiej firmie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i w tym samym czasie studiował też w Wyższej Szkole Technicznej. Po wojnie Cezary otrzymał potwierdzenie uprawnień budowlanych i znalazł zatrudnienie w gdańskim miastoprojekcie. Wszystkie zgromadzone w muzeum przedmioty są oryginalne. Założyciele pozyskują je z całego świata. Wśród nich są na przykład opakowania produkowane przez tą samą firmę w dwóch językach, niemieckim i polskim. Dzięki tej ekspozycji można się m.in. dowiedzieć na podstawie książki adresowej z lat 30., jakie były proporcje między odsetkiem nazwisk niemieckich i polskich w Gdańsku. Można też poznać i przyjrzeć się historii ówczesnych mieszkańców, ich zwyczajom, stylowi życia, problemom i sukcesom. Ciekawostką na przykład jest to, że każda młoda para, która zawierała związek małżeński w okresie Wolnego Miasta, dostawała od miasta książkę kucharską – Danziger Kochbuch. W zbiorach muzeum znajduje się kilka takich egzemplarzy. Wśród eksponatów znajdują się także przedmioty związane z codziennym życiem mieszkańców Wolnego Miasta Gdańsk. Między innymi ówczesne gazety, plakaty, dokumenty, przewodniki, nawet butelki wyprodukowane w gdańskich wytwórniach, naczynia i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Zwiedzając muzeum masz okazję poczuć ducha epoki w przedwojennym kantorze kupieckim czy w dawnym mieszkaniu gdańskim z oryginalnym wyposażeniem.